Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj w końcu mamy jakiś ładny dzień, bo dokładnie tydzień temu w niedzielę było aż 14 stopni. 14 stopni w środku wakacji, w sierpniu. Dziwne trochę, nie? Ja jestem nad Zalewem Kolonowskim, tutaj właśnie niedaleko domu mam taki zalew i na łonie przyrody korzystam z tego okienka pogodowego, a może to nie okienko pogodowe, może taki już zostanie. No, prognozy to różnie pokazują, zależy na którą prognozę się spojrzy. Właśnie zaczyna tutaj zasuwać motorówa. Nie pokażę wam, bo mi się nie chce kamery odwracać, ale przeczekamy ją. Za chwilę będzie piękna fala. Opowiem wam dzisiaj historię o pewnej lampie, o pięknym lampiszczu swego czasu bardzo zaawansowanym. O lampie, którą wytachałem z śmietnika. Prawda, dosłownie. Lampa ma na dzień dzisiejszy około 10 lat. Lampę LED-owa oczywiście, sterowana jeszcze przez pilota. W tamtych czasach to była raczej norma. Apki, chyba nie było jeszcze apek, a może były, nie wiem. O, fajna fala przyszła od motorówki. Chyba słychać, jak pluszcze woda. O. Przyjemnie, nie? Lampa pracowała nad paludarium. Jest to lampa akwarystyczna, typowo na akwarium, o mocy 100 W. Pracowała nad paludarium. Oświetlała paludarium. Nie była powieszona na linkach, na żadnych uchwytach. Była u góry na kratce wentylacyjnej, na dużym paludarium. Jako jedna z trzech lamp oświetlających to paludarium. No i po 8 latach pracy, ciągłej pracy, 9 godzin na dobę, 8 lat, po prostu wzięła i umarła. Ale zaraz miną, będzie ciszej. I lampa po prostu sobie zdechła. Oczywiście próbowaliśmy ją wskrzesić. Wziąłem miernik, no, takie narzędzia tylko miałem dostępne w sklepie. Posprawdzałem zasilacz, okazało się, że zasilacz jest walnięty, ale nie wiadomo, czy od zasilacza coś tam jeszcze nie poszło. I lampa niestety okazało się uszkodzona, nie odpalała w ogóle. Zasilacz trup. Takiego zasilacza już nie można było nigdzie dostać, był na te czasy niedostępny. To było 2 lata temu. I po prostu na miejsce tej lampy przyszła nowa lampa. No, sprzęt elektroniczny, który ma 8 lat w firmie, jest raczej już zabytkowym sprzętem. Nie opłacało się tego naprawiać, nie było też czasu na to, żeby czekać 2 tygodnie na przykład na naprawę takiego sprzętu, żeby się to odesłać do serwisu. A więc lampa wylądowała na śmietniku. Szkoda mi się tej lampy zrobiło. Poszedłem na ten śmietnik. To był śmietnik na zawleczu sklepu zoologicznego, na takim podwórku. Typowy śmietnik, kubeł na śmieci. Wyciągnąłem tą lampę stamtąd, którą wcześniej oczywiście sam tam wrzuciłem, ale się rozmyśliłem i postanowiłem, że zabiorę tą lampę do domu. W razie czego pomyślałem sobie, będzie mi służyło jako budowa. Duży radiator, aktywne chłodzenie 2 wentylatorami, duży radiator, jak wspominałem, i pomyślałem, że nada mi się jako budowa. Wypruję z niej to co spalone, włożę nowe LEDy, odpalę, zrobię jakieś proste sterowanie typu ściemni, rozjaśni i to mi wystarczy. I zabrałem tą lampę, owinąłem czarnym streczem, wrzuciłem do siebie do garażu, potem się przeprowadzałem do następnego garażu. I tak po 2 latach dopiero mi się przypomniało, że taką lampę w ogóle mam. Nie mam żadnego wykształcenia elektronicznego, ale radzę sobie z prostymi naprawami, prostymi przeróbkami. Ja po prostu wychowałem się w czasach, w których, aby coś mieć elektronicznego, to musiałeś to sobie zbudować. Następne fale, bo motorówka przepłynęła. To musiałeś to sobie zbudować i mieć, albo nie zbudować i nie mieć. Takie kiedyś były czasy. I pamiętam, moi koledzy mieli fajny sprzęt Hi-Fi, wieże Diory, a nawet jeden kolega miał wieże Technicsa. Wtedy do zdobycia jedynie za dolary w Perexie. Starsi widzowie wiedzą, o co chodzi. No, mnie nie było stać, moich rodziców nie było stać. I w wieku 15 lat razem z kuzynem zbudowałem wzmacniacz stereofoniczny i kolumny. Po głośniki jechaliśmy, pamiętam, do sklepu firmowego do Wrześni pod Poznaniem. Takie to były czasy, a miałem lat 15. I do dziś trochę mi to zostało. I myślę sobie, że nawet po naprawie, jak mi się uda ją oczywiście naprawić, to ją z powrotem zaniosę do tego sklepu. I może popracuję jeszcze nad tym paludarium. W sumie chyba jest mi zbędna ta lampa. Wolałbym jakieś nowsze konstrukcje.
Myślę, że teraz zrobię jakiś odcinek porównując starą technologię LED do dzisiejszej i opowiem Wam, jakie to różnice nastąpiły w LEDach w przeciągu ostatnich 10 lat. W końcu wyciągnąłem z garażu po kilku latach, dwóch chyba ponad, lampę, którą kiedyś zabrałem właśnie ze śmietnika. Przeleżała u mnie kawał czasu, całkowicie o niej zapomniałem, aż pewnego dnia przypadkowo natknąłem się na tą lampę i postanowiłem, że zobaczę, co się da z nią zrobić. Bardziej brałem ją pod tym względem, że będzie mi służyła jako obudowa. Miała fajny radiator, miała wentylatory, nawet jakby się tam wszystko w środku spaliło, pomyślałem sobie, że będę mógł na tej bazie jak gdyby zbudować jakieś tam swoje własne oświetlenie. Coś prostego, oczywiście bez jakichś bardziej zaawansowanych funkcji, aczkolwiek dzisiaj można kupić moduły Wi-Fi do takiego oświetlenia i to wszystko jak gdyby w miarę, że tak powiem, zrobić w takich współczesnych czasach, nie? Będąc w współczesnych czasach. Oczywiście te aplikacje darmowe do tego typu modułów są dość kiepskiej jakości. Już widziałem takie lampy budowane przez innych. Też orientowałem się, jak to wygląda, szukając takich modułów i sprawdzając te aplikacje, są delikatnie mówiąc tragiczne te aplikacje, to wszystko nie hula, nie bardzo to wszystko działa, ale technicznie jest to możliwe, jak ktoś się uprze, to proszę bardzo, to te moduły raczej nigdy nie będą się nawet umywać do takich firmowych, wiecie, lamp jakiejkolwiek marki porządnej, nie? Także tutaj jest przepaść. No ale mamy tą lampę na stole, w końcu ją odfoliowałem. Jest w stanie jakim jest, brudna, przede wszystkim trzeba będzie ją wyczyścić. Ten plastik też zrobił się taki dziwny, on taki klejący się zrobił. I to nie jest kwestia, że jest brudne. Próbowałem to szmatką, wiecie, przecierać płynami różnymi i on po prostu ma taką strukturę. Zrobił się taki właśnie klejący, dziwny. No niestety są też takie plastiki, które mają takie właściwości, na pewno wielu z Was widziało takie rzeczy. Zobaczcie, tutaj właśnie są od tej strony LEDy widoczne. Jak widać, dwa mocne punkty. Lampa ma około 100 W. Dwa mocne punkty i pojedyncze jakieś tam o mniejszej mocy. Lampa jest na pilota i ma taki mały z boku wyświetlacz. No, ta lampa ma lat chyba około 10 z tego, co kojarzę. No, kiedyś te lampy troszeczkę inaczej wyglądały. Myślę, że na ten dzień i tak jeszcze nie wygląda tak, wiecie, starożytnie, nie? Tak w miarę jeszcze spoko. Taka jest futurystyczna, bym powiedział. Nie każdemu się może podobać, ale wygląda fajnie. Widzicie, tu jest aktywne chłodzenie, dwa wentylatory. Te przezroczyste listwy takie z boku, pamiętam, one były podświetlane na taki niebieski kolor, to jakoś wtedy fajnie wyglądało, aż dzisiaj pewnie na to byśmy spojrzeli trochę inaczej, nie? Wygląda na porządnie zrobioną, kawał radiatora, szyba na LEDach, nie jest to jakiś plastik, tylko szkło takie z takimi mlecznymi rzeczami. Ja tu odkręcę raz, dwa, zobaczymy, jak to wygląda pod spodem, bo te LEDy wyglądają na trochę takie przyjarane, widać tam temperatura była spora, tyle lat pracowała codziennie. A pewnego dnia po prostu sobie umarła ta lampa i przestała działać. Z tego co pamiętam, to sprawdzałem zasilacz i on był trup, ale to muszę sobie przypomnieć wszystko, bo już nic nie pamiętam z tego. Widzicie tutaj śruby z taką podkładką gumową. To nie jest podkładka, która zapewnia jakąś tam szczelność. To po prostu jest taka podkładka, która amortyzuje, jak dokręcacie śrubę do tej szyby, żeby ona po prostu nie pękła zwyczajnie, nie? On zobaczy, położona kawałek szyby z takimi mlecznymi wykończeniami, maskowaniem jak gdyby takim, w takiej formie mlecznej szyby i tylko do przejrzystości tam, gdzie są LEDy. No i tutaj widzicie, jest tych LEDów troszeczkę, niezbyt dużo jednak, dwa te takie potężne moduły i tutaj LEDy takie mniejsze, 1-3-watowe, tak wyglądają na oko w kolorze czerwonym, niebieskim i zielonym. No i te dwa główne punkty prawdopodobnie mogą mieć około 30 W chyba na stronę, może 50, nie chyba, bo raczej cała lampa ma 100 W. O innych parametrach teraz Wam nie powiem, bo na tą chwilę nie pamiętam, muszę sprawdzić w internecie. Zobaczcie tutaj. Tu jest taka plastikowa
maskownica. Tak z pozoru wygląda na taką ceramiczną, ale to jest plastik. Jak widać, dookoła się tak wypalił, nie? Ten LED tam mocno świecił, grzał się. I tutaj takie właśnie coś się stało. I jak widać, jeszcze te maskownice są popękane, ale są śruby. Odkręcę to, zobaczę, co tam wygląda, jak to wygląda pod spodem i się upewnię, do czego one miały służyć. To jakieś bardziej estetyczne? Chyba nie, bo jest ta szyba, więc to nie było za bardzo widoczne, ale jakiś cel tego był. Mocowanie tego LEDa, no muszę to zobaczyć właśnie. Czy to wtrzyma tego LEDa? No fatalnie, bo to jest już zniszczone, popalone i popękane. Prawdopodobnie w kilku kawałkach mi to się uda wyjąć. Czy to będzie niezbędne? Już bym nie chciał tego zakładać, ale no. O, tutaj sobie zobaczcie, tutaj jest właśnie opis, że jest to 100 W. No tak, pirat drzwi. O, i tutaj właśnie jest ten ledzik tej większej mocy. Ewidentnie widać, że jest ta maskownica w fatalnym stanie, popękana na tym zbliżeniu, w koło wyjarane. No już bym się bał to zostawiać. Gdybym miał to używać, tej lampy na przykład, żeby to mi się po prostu nie zapaliło, aczkolwiek wątpię, że to materiał był jakiś palny, ale może lepiej nie ryzykować. Zobaczcie z bliska, jak to jest porządnie skopcone. No to przez tyle lat po prostu takie coś się wydarzyło. I teraz pytanie, czy można to spokojnie sobie usunąć i używać tej lampy bez tego? No, ciężko mi powiedzieć. No, widać, no fatalnie to wygląda. Mam nadzieję, że to jest tylko przyklejone i nic tam więcej od środka nie trzyma, nie jest jakieś podklejone jeszcze. O, tutaj z boku tego większego modułu, taki mniejszy, widzicie, jedno lub trzywatowy, ciężko mi powiedzieć. Obstawiam trzywatowy, w tym momencie zielona dioda LED. To jeszcze widoczek na te większe, główne moduły, które dają takie porządne, mocne światło, z tego co pamiętam. Ta lampa dobrze świeciła. Na tamte czasy, gdy ją kupywaliśmy, to była torpeda, to była droższa lampa. To było naprawdę bardzo fajne lampiszcze. I z tego co pamiętam, tam trochę bajerów nawet miała z tego pilota, jakiś efekt burzy. No cudawianki tam można było ustawiać, aczkolwiek na tą chwilę dzisiaj nie potrafię ustawić nic. Zapomniałem, zwyczajnie zapomniałem. To się raz ustawiło i tyle. I ona świeciła już przez te lata, w ogóle bez żadnej ingerencji. On tutaj się podsuwa, ten plasticzek, i widać tu elektronikę. No też warto będzie to sprawdzić, czy te połączenia wszystkie nie są zaśniedziałe. Tu widzę bateryjkę, pewnie już do wymiany, podtrzymującą pewnie ustawienia pamięć, ale to po tylu latach to ona już chyba jest totalnie do niczego, ale no trzeba będzie to rozpiąć, wszystko posprawdzać, czy nie jest zaśniedziała. Lampa nie była jakaś tam szczelna, jedynie chyba bryzgo szczelna, a reszta po prostu no tak mogła sobie zaśniedzieć, więc trzeba będzie tutaj to wszystko sprawdzić, pooglądać, czy tutaj nie ma problemu. No ewentualnie jak to będzie wszystko już taki kaput, no to pozbędziemy się środka i zwyczajnie zamontuję tam w środku inne LEDy, jakąś tą lampę, proste sterowanie jakieś, chociażby mocą tylko, i będzie można tej lampy jakoś tam używać. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Zobaczcie, kawałeczki odpadają. No to, no już bym nie chciał tego przykręcać, aczkolwiek może da się coś tutaj zrobić. No już nie z tym, to wymienić na coś inne. No i tu jest, widzicie, ale on wygląda porządnie. On jest tam wlutowany, to wiadomo, ale chyba jeszcze oprócz tego wklejony, może jakimś klejem termoprzewodzącym do radiatora. No myślę, że to nie odpadnie. Zastanawiam się, po co było. Macie jakieś pomysły? Po co była ta maskownica na tym LEDzie? No żeby to ochronić, przed czym? To było niewidoczne pod tą szybą, więc takich tam wizualnych tam aspektów nie brałem pod uwagę. No, nie mam pomysłu. Jeśli wy macie pomysł, piszcie w komentarzach, do czego to mogło służyć. No to jest taki plastik, taki bardzo twardy plastik. Tak z wyglądu trochę ceramikę przypomina, ale ceramika przecież by się nie zjarała. To jest ewidentnie plastik. A to jest zasilacz. Zobaczcie, jakie wielkie bydle. I on jest po prostu trup. Ja go już pomierzyłem, sprawdziłem i ten zasilacz jest po prostu do niczego. Jest po prostu nieczynny.
I wbrew pozorom on jest taki wielki, ale uwierzcie mi, on jest bardzo leciutki. Tam tej elektroniki w środku nie jest za wiele. Nie można nigdzie dostać takiego zasilacza. Jest kompletnie nie do zdobycia. A jest dziwny jakiś taki lekki, jakby pusty w środku. Ale udało mi się zdobyć podobny zasilacz o takich samych parametrach, czyli 10 amperów, 24 V. Ale nie mogę go podłączyć, wtyczki są zupełnie inne. Zaraz Wam pokażę tutaj, jak wyglądają. O, widzicie, one są podobne, to jest tutaj te cztery takie punkty, ale cztery takie żyły, ale zupełnie do siebie nie pasujące tutaj w tym połączeniu, więc trzeba będzie to rozebrać i tą wtyczkę, zamienić te wtyczki i to uruchomić. Tak myślę sobie nawet, że włożę do tej starej budowy metalowej ten zasilacz czarny, bo to jest dużo mniejsze, tam jest kupa miejsca. Przyłożę te wtyczki i będzie ok. A naprawa takiego zasilacza jest kompletnie nieopłacalna, to są droższe rzeczy. Teraz go podłączymy tutaj, już ten zasilacz już uruchomiony, przerobiony. Zobaczymy, czy w ogóle lampa odpali. No i pali. Zobaczcie, zaświeciła się. LEDy świecą, nie wszystkie, te zielone widzę nie świecą, a w ogóle świeci to bardzo małą mocą. I teraz pytanie, czy to jest walnięte, że zasilacz pomógł, nowy, ale czy to jest walnięte, czy wystarczy to po prostu wyregulować. Jest do tego pilot, pilota również mam. No niestety bateryjka już w pilocie po tylu latach no, jest do niczego. Trzeba będzie wymienić tą baterię. Tu jest taka bateria duża, 3-woltowa wymiana i sprawdzamy, czy w ogóle uda nam się coś z tej lampy więcej wykrzesać niż te skromne ledwo działające światło. Na szczęście mam takie baterie, znalazłem. To jest ten pilocik, jak widzicie, tutaj jest trochę funkcji, funkcja burzy, można temperaturę na wyświetlaczu zobaczyć, regulować tymi kanałami, tak? Jak gdyby tutaj jeszcze sobie ustawiać czas, czyli zaprogramować tą lampę, żeby świeciła od tej do tej godziny. Niestety nie pamiętam, co jak się ustawiało, będę musiał gdzieś na internecie znaleźć sobie instrukcję. Jak widzicie, pilot działa, uruchamia tą lampę, lampa jest sprawna i te boczki tutaj na niebiesko też są podświetlone, wyświetlacz działa. No niestety nie mam żadnych nóżek ani linek do tego, z tego co tam, ona leżała po prostu na takiej budowie, bo to było na paludarium, tam wycięta w takiej kratce wentylacyjnej, ona po prostu tam leżała. No nie mam ani nóżek, ani linek. No z linkami to tam raczej problemu nie będzie, będzie można w bardzo prosty sposób dorobić, takie linki nawet na stramie można kupić z taką regulacją. Z nóżkami to już jest gorzej, no to trzeba było się postarać. Teraz przykręcimy sobie z powrotem tą szybę w przyspieszonym tempie, żebyście się nie nudzili. I to już jest pomaskowane w tym momencie. Te plastiki popękane, popalone przykręciłem z powrotem, bo na razie tej lampy nie będę używał, ją trzeba jeszcze wyczyścić, rozebrać te wentylatory, bo jeden z nich hałasuje. Pewnie wymienić na nowe. Wyczyścić ją porządnie, wszystkie te zakamarki, a teraz to jest, widzicie, taki tryb demo uruchomiony, tutaj się jak gdyby różne kolorki pokazują, zmienia to się wszystko, to tak specjalnie położyłem na takim białym materiale, żeby nas po prostu nie razić, bo aparat nie wyrabiał po prostu przy tym, ale zaraz za chwilę podniosę, to może się uda troszkę więcej zobaczyć. Chciałem tylko, żebyście zobaczyli, co tu się dzieje, po prostu taka, wiecie, burza kolorów. O, a tak wygląda tutaj od góry. No i tutaj się już można bawić pilotem, ale zabijcie mnie, bladego pojęcia nie mam, jak to ustawiać. Jest kompletnie to nieintuicyjne. Obsługa pilotem jest koszmarna. W tym porównaniu na przykład do sterowania lampą przez aplikację, no to jest niebo a ziemia. Aplikacje są po prostu intuicyjne. Proste w obsłudze, mają ogromne możliwości, dzieje się to natychmiast na smartfonie, a pilotem, no powiem Wam, patrzę na tego pilota i absolutnie wydaje mi się, że jak tu nacisnę to się zrobi tamto, tym kanałem mogę sterować, na przykład kolor niebieski zwiększać, absolutnie nie, dzieją się cuda jakieś, te białe się zapalają, gasną, stopień ich jak gdyby zapalania się zmienia, chodzi mi o odtężenie tego światła, to jest totalnie nieintuicyjne.
totalnie jestem zamotany, nie wiem kompletnie o co chodzi z tym pilotem. Muszę znaleźć instrukcję, bo bez tego po prostu nie ogarnę tej lampy. To by trwało chyba latami, z jakimi ja mam zgad, co do czego jest. Jedno drugiemu tam zaprzecza na tym pilocie. Więc nie jestem w stanie ustawić ani tutaj zaprogramować tej lampy, żeby świeciła odkąd, dokądś tam. Mogę najwyżej, wiem jak mniej więcej mocą tego białego światła sterować na tą chwilę i wiem jak sprawdzić temperaturę, jaka jest na lampie. A wentylatory zapalają się około 40 stopni, ale 39 już się wentylatory odpaliły. Czyli to aktywne chłodzenie się odpaliło. No trochę zabawem jest tą lampą, jeszcze czeka, już nie mówię o tym sprzątaniu tej lampy, bo to jest cała, jest utytułana, bo to leżało przecież tam 8 lat na jakimś paludarium, się kurzyło. Nikt tam nie zaglądał, bo to z tyłu gdzieś tam, wiecie, w zabudowie. Potem to u mnie w garażu, na świetniku było jeszcze, nie u mnie w garażu. No i to tak, no jest już utytułana ta lampa porządnie, ale zobaczcie, udało się i działa ta lampa. Nawet powiem Wam, fajnie świeci. Aczkolwiek coś więcej o parametrach technicznych, o jakości tego światła, parach, całej tej reszcie nie powiem Wam dzisiaj nic, bo nic o niej nie wiem. Ten stary model ciężko coś znaleźć na internecie. Może uda mi się gdzieś tutaj coś wyszukać, jakąś instrukcję obsługi. No, schematu kiedyś szukałem tej lampy i też nie znalazłem. No, nic już nie ma do tej lampy. No widzicie, żywot sprzętów elektronicznych jest krótki. No ta tutaj ożyła, wstała z martwych i myślę, że będzie można jeszcze jej używać, aczkolwiek zastanawiam się, jak to by się już dzisiaj spisywało nad akwarium, czy by mi się tak fajnie podobało, jak te lampy teraz współczesne, jakieś porządne lampy, takie wiecie, z tych droższych modeli, które patrzymy na akwaria oświetlone tymi lampami i mówimy, wow! Jak te rośliny pięknie wyglądają, jak one są wybarwione, jak to naturalnie wszystko wygląda, jakie te ryby mają kolory. I to wszystko w białym, pięknym świetle, nie? By się mogło wydawać, nie? To spektrum jest niesamowite. A czy tutaj tak będzie? No tak, ta budowa, obudowa wygląda tak w miarę jeszcze, nie? No tak, no, powiedzmy sobie, nie ma jeszcze tragedii, ale czy światło, ta technologia, no myślę, że już to jednak po tylu latach LEDy, no to jest tam jakaś przepaść będzie. Są sami widzicie, jak to jest zbudowane, dwa wielkie, jakieś tam ogromne LEDy i kilka malutkich i to tak wszystko ma hulać. No, jak założę w akwarium większy zbiornik, to wypróbuję, zobaczę jak to świeci. Na tą chwilę muszę ją doprowadzić do porządku. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy postawili mi wirtualną kawę. Jest mi bardzo miło. Jeśli chciałbyś mnie postawić taką kawę, to link znajdziesz w opisie tego filmu, czyli pod filmem w opisie. I bardzo dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście, że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Bez Was moja praca byłaby o wiele trudniejsza. Jeśli chciałbyś wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość. Znaczy, że klikniesz wesprzyj tuż obok nazwy kanału albo w link w opisie tego filmu, a system dalej Cię poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest darmowe i można się z niego wycofać w każdej chwili bez podawania jakichkolwiek przyczyn. A wszystkich zapraszonych do Facebooka, gdzie jak zawsze dowiecie się troszeczkę więcej i przede wszystkim poznacie temat następnego filmu, gdy ten pojawi się na YouTube. Zapraszam.